Cześć! Jestem Karincia i witam Was w nowym odcinku serii Scenariusze w grze The Sims 4. A dzisiaj spróbujemy sobie scenariusz konfliktowe zaręczyny, które tak naprawdę nie jest trudnym scenariuszem, bym powiedziała, chociaż może niektóre jego zakończenia są trudniejsze niż inne, ale jak dla mnie ten akurat scenariusz jest bardziej, bym powiedziała, takim startem historii naszych Simów, niż właśnie, bym powiedziała, jakimś wyzwaniem. To jest bardziej scenariusz, bym powiedziała, na rozpoczęcie historii, ale mówię, na przykład druga opcja, wydaje mi się, czy nawet pierwsza opcja, mogą być gdzieś tam trudne. Jak zwykle wyzwanie, a raczej scenariusz będziemy robili mną, czyli Kariną, ale potrzebujemy mieć dwóch młodych dorosłych tym razem, więc pobrałam sobie ją z galerii Sima, lekko go zmieniłam, lekko go podrasowałam, żeby troszeczkę był bliższy oryginałowi, ale dzisiaj moja Simka będzie miała konfliktowe zaręczyny z Ianem. Zobaczymy, jak im pójdzie. Skoro mają oni brać ślub, mamy lato, dlaczego nie zamieszkać w Sulani, żeby powiedzmy było jeszcze tak bardziej przyjemnie, miło, wakacyjnie i ogólnie tak, może powiedzieć, taki ślub na rajskiej wyspie, bym powiedziała. Oczywiście wiadomo, ślub można brać gdziekolwiek, ale bardziej chciałam właśnie, żeby to było tak ładnie i przyjemnie właśnie w Sulani. Ja troszeczkę ich domek odpisowałam, żeby mieli troszeczkę tutaj lepiej i ku mojemu zdziwieniu gra ich nie zrobiła parą, a więc oni na ten moment parą nie są, więc tutaj byłam lekko zdziwiona, jak też weszłam w profil, to tutaj też nie ma żadnych odczuć ani nic, bo czasami często Simowie zaczynają po prostu z odczuciami albo właśnie już właśnie w jakimś stanie, a tu nic. I nawet jak weszłam sobie do kasy, to nie mogłam ich właśnie, żeby rozpocząć ten scenariusz, nie mogłam ich zrobić narzeczonymi, więc oni nie mogą, oni muszą być niespokrewnieni na sam początek, więc zobaczymy. Więc najpierw, żeby oni w ogóle mogli dojść do tego ślubu, to musimy tutaj zrobić ich najpierw parą. Simowie rozstają się przed ślubem, więc tutaj trzeba wybrać opcję zerwi, więc najpierw to trzeba ich tutaj po prostu zejść razem, bym powiedziała tak. I tutaj najpierw musimy do tego podążyć, więc tutaj spróbujemy sobie z nimi, porozmawiać. Zobaczymy, jak im pójdzie. Może być źle, bo tutaj zdecydowanie oni gdzieś tam mają, bym powiedziała, są rozgniewani, więc może to nie pójść dobrze, ale zobaczymy, zobaczymy, czy tutaj będą względem siebie mili. Może spojrzę, nie wiem, może spróbujemy, aby razem na sam początek, może żeby tutaj popatrzyli w chmurki razem, to może od razu będzie im troszeczkę lepiej, ale widzę, że na sam początek na razie plusiki, więc gdzieś tam nie jest trudno ich zrobić, więc myślę, że nawet nie jest źle, nie jest źle. Więc tutaj zdecydowanie idzie im to w górę, wiadomo, nadal są gdzieś tam rozgniewani oboje, ale według mnie idzie im całkiem, całkiem dobrze. I oczywiście za chwilę możemy również porobić im zdjęcia, również inne rzeczy, ale chciałabym na pewno, żeby im to rozgniewanie przeminęło, bo zdecydowanie flirtowanie w rozgniewaniu będzie zdecydowanie utrudnione. A my, jeśli chcemy, żeby oni byli tutaj parą, to oni zdecydowanie tutaj muszą oczywiście ze sobą flirtować, więc to na pewno będzie trudniejsze i na pewno tutaj nie będzie możliwe, gdy oni właśnie będą tak ze sobą, tak będą rozgniewani. O, wtedy będzie duża szansa, że któryś z nich po prostu właśnie odrzuci właśnie flirty i będą one na pewno nieudane, więc myślę, że na bliższych kilka godzin po prostu spróbuję przeczekać to. Zobaczymy, czy im się pojawi kolejny rozgniewany nastrójnik, czy może będzie wszystko dobrze. Jak widzicie, jeśli chodzi o oglądanie chmurek, to już są przyjaciółmi, jest już bardzo dobrze, szybko, jak to widzicie, idzie. Widzę, że też przychodzą do nas goście, więc w odwiedziny, komitet powitalny, więc jak najbardziej możemy sobie ich przywitać, ten wyspiarski komitet powitalny i przy okazji będą osoby do zaproszenia na ślub później, więc tutaj myślę, że też warto sobie lokalnych Simów, oczywiście lokalnych mieszkańców zapoznać. A w końcu jeden z sąsiadów wyciągnął kawę, bo się tak spodziewałam, kurczę, nikt nic nie przynosi do jedzenia, tu jest, nagle kawę mamy, więc możesz tutaj też zawołać wszystkich na coś do wypicia, więc sobie spróbujemy, dodatkowo dostaliśmy też tę miskę do kawy, więc jej kupować nie będziemy musieli, jakbym oczywiście chciała, więc tutaj oczywiście również wszyscy ładnie się mogą kawy napić, więc tutaj powiedzmy mamy, ale tych sąsiadów nie ma więcej, nikt więcej tutaj do nas nie przyjdzie, no cóż, no dobrze. W takim, powiedziałabym, wąskim gronie się kawy napijam, ale chyba akurat dla wszystkich gdzieś tam tej kawy wystarczy. Czy ty porzuciłaś swoją kawę? Wypij ją, kochana, wypij ją.
żeby nie było, żebyś tutaj ładnie się napiła, właśnie napitku bym powiedziała właśnie, który przynieśli tobie miejscowi, więc jak najbardziej też oczywiście cały czas lepiej się z nimi poznawać, tak żeby, mówię, byli goście później właśnie na przyjęcie, żeby tutaj było miło i fajnie, żeby nam tutaj też gdzieś tam nie odmówili przyjścia, więc tutaj jak najbardziej pro. O nie, 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 pochwal wygląd to może niekoniecznie, nie będziemy z nią flirtować, nie, 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 absolutnie nie, tego to my nie potrzebujemy, ale mamy dużo potencjalnych dobrych tutaj nastrojników i widzę, że rozgniewanie nam już za chwilę minie, proszę bardzo. O, jestem ciekawa, czy właśnie kolejny będzie rozgniewany. Ty też już masz, a nie, tobie już przyszedł. O, proszę. Czy kawa tak cię ukoiła, czy może rozmowa z Simami? Bo zdecydowanie mieliście na równi gdzieś te nastrojniki, więc wam w podobnym momencie powinno to przejść, ale oczywiście, jak już wam przeszło, to ja oczywiście nic nie mówię. Bardzo się oczywiście cieszę, że tak się stało i oczywiście proszę o rozmowę właśnie z sąsiadami, żebyście tutaj mieli lepsze troszeczkę relacje, bo widzę, że troszeczkę teraz słabiutkie, słabiutkie bym powiedziała, ale oczywiście mam nadzieję, że oczywiście w przyszłości będą one lepsze. Sąsiedzi sobie już poszli, to my możemy tutaj zacząć dalej pracować nad ich tutaj znajomością i oczywiście jak już nie są rozgniewani, to oczywiście możemy popracować oczywiście nad ich tutaj romansem, więc tutaj możemy zacząć od, nie wiem, pochwalenia wyglądu na przykład i zobaczymy, jak im to pójdzie. Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że gdzieś tam nie odrzucą. Mówię, status przyjaźni jest. Halo, 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 moja Simeczko. A gdzie ty idziesz? Pewnie na coś poklaskać, co nie? Zapraszam z powrotem, zapraszam oczywiście. Na kibelek tym razem. Żeście mi się tak obrócili do mnie tyłkami, że po prostu bardzo miło, bardzo miło. Ja się staram być przodem do was, no. Tak, żebyście nie musieli ich tyłków oglądać, tylko ich przody. Dobra, flirtuj. Wiemy, że oczywiście nie są z nikim w związku, więc tutaj pytać o to nie będziemy. Pochwalmy wygląd. Widzę, że oczywiście tutaj zaloty zostały przyjęte. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Widzę, że teraz oczywiście przeszłaś również do żartowania, ale oczywiście musimy... A, bo ty możesz go kokietować. No tak, o, widzę, że... aha, to był sprośny dowcip? Nie, aha, brykaj to było niby. O! Były minusiki, ale okej, zostało przyjęte tutaj. Postaw skandaliczne pytanie. Może niekoniecznie, ale możesz pochwalić wygląd. Tak teraz zauważyłam, że troszeczkę głodni się powoli robią, więc może zrobimy coś, co rzadko robię i po prostu zamówimy jedzenie, co nie? Kupnie. Gdzie to może być? Wynajmij usługi. Nie, zamów dostaw. To będzie. Dostawę, przepraszam. Muszę się nauczyć tego nowego menu, bo jeszcze nie umiem. I teraz tak, albo dowóz jedzenia w mig, przepraszam, albo dostawa pizzy. Może dostawę pizzy sobie zamówimy. Jest mnóstwo, może taką bardziej bym powiedziała ala właśnie sulani, to może tiki masala, proszę bardzo, zamówimy i będziemy mieli tutaj nam pizzę. I taki właśnie bym wieczór, bym powiedziała, z pizzą przed telewizorem, romansując sobie. Myślę, że jak najbardziej, no. I niebawem dostarczona będzie, super. Możesz spróbować jej posłać pocałunek. No widzę, że między wami się tam gorąco robi. Możecie się wymienić numerami, myślę, że nie będzie źle. I oczywiście, no, będziecie też pewni siebie. Nie, ty nie jesteś pewna siebie. Nie, nie bierz żadnych dodatkowych rzeczy. Widzę, że już możesz... Może go jeszcze troszeczkę pokokietować. Za chwilę będzie pizza, kochana. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Chyba, że już doszła. O, właśnie tutaj bym powiedziała. Właśnie doszła, właśnie doszła. No to skoro Karina zamówiłaś pizzę, to możesz ją wziąć. Więc zapraszam też po odbiór pizzy, kochana. Zapraszam, zapraszam. Zapraszam po odbiór pizzy. Widzę, że akurat nam na złośliwość i Jana odpowiedziałaś, bym powiedziała, śmiechem, więc bardzo dobrze, że się na niego nie zdenerwowałaś. I mamy pizzę. Jej, aha, jej się oczywiście, bym powiedziała, troszeczkę zresetować. Dobrze, ale weź sobie kawałek. I Jan jest troszeczkę mniej głodny, ale również jest, więc też niech sobie oczywiście tutaj pizzę weźmie. I czy my musimy coś jej powiedzieć, czy coś? Nie, widzę, że chyba nie, ale widzimy, że tutaj mamy, bym powiedziała, dostawcę pizzy prosto właśnie z... Czy ty wziąłeś sobie pizzę? Miałeś wziąć kawałek pizzy? Zapraszam, Ian. Zapraszam, zapraszam po kawałek pizzy.
I oczywiście również możesz tutaj flirtować i dalej oczywiście rozmawiać z Kariną. Nie, może obejmij niekoniecznie, ale gadka na podryw, ach, może też niekoniecznie, ale poślij pocałunek, myślę, że już mogłoby być. Co tutaj mamy? Zaproś na randkę. Nie, myślę, że randki robić raczej nie będziemy. Raczej nie, właśnie, to twoja pizza, no właśnie odebrałam ją, dzięki. Ale jesteśmy, widzę tutaj, bym powiedziała, w odpowiednim nastroju, więc też bardzo fajnie. Myślę, że niedługo będziemy mogli, jak tutaj skończą jedzonko, zrobić jakieś pocałunki, będzie nawet pierwsze pocałunki, więc tutaj jak najbardziej, tylko najpierw niech sobie zjedzą do końca, co nie? Jeśli zauważycie jakieś dziwne cięcia w materiale, to wiedzcie, że to F-16 lata mi nad głową. Dalej bym powiedziała cały czas lata niemiłosiernie. Dobra, resztę pizzy sobie schowamy do lodóweczki. Nadal popołudniami, nie wiem, mają jakieś ćwiczenia czy co i latają, 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 latają. A oczywiście człowiek chciałby nagrywać. No ale cóż. Dobrze, możemy tak w tul się zrobić. O, bardzo fajnie, bardzo miło. Później możemy zrobić ośmiel się również. Chciałabym takie, wiecie, fajne tutaj interakcje na początek. Bardzo dobrze. No i myślę, że w końcu można byłoby zrobić ten... uwodzicielską pozę. A gdzie jest pierwszy pocałunek? Halo, chciałabym pierwszy pocałunek. Halo, halo. Karina, możesz zainicjować pierwszy pocałunek? Bo mi zniknął, proszę bardzo. Pierwszy pocałunek. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Do pierwszego pocałunku. Oczywiście, żeby się tam zgodzili na ślub ze sobą, to oczywiście fajnie będzie im też podnieść tutaj oczywiście przyjaźń, ale myślę, że 5 zdjęć zrobią i będzie, jak to się mówi, gotowe. Ale na sam początek z takim, bym powiedziała, tutaj statusem jak najbardziej mogą zostać parą. Myślę, że tutaj nie będzie przeszkodu. Oczywiście, przeszkody, przepraszam. No i bym powiedziała, zwiększyć to można jakimś barabara, ale nie będziemy się tu starać o dziecko. Absolutnie nie, oczywiście, że nie. Nie chcemy dziecka, chcemy ślub. A dziecko by nam tutaj po prostu przeszkadzało. Zresztą i tak mam chyba cały czas w grze wrzuconego moda na jednodniową ciążę, więc tym bardziej by nam tutaj przeszkadzało, więc mamy pierwsze figle. Nie ma to jak kawałek pizzy z wczoraj na śniadanko. Myślę, że wy również coś takiego lubicie. Ja oczywiście uwielbiam pizzę na drugi dzień. A jeszcze ja sobie lubiłam troszeczkę ją lekko tak podrzać jeszcze w mikrofali, żeby taka całkiem zimna nie była. To już w ogóle pychotka, pychotka, pychotka. Więc tutaj jak najbardziej. Widzę, że romans wysoko. Proszę. Bardzo ładnie, ale w takim razie proszę więcej tutaj sobie jeszcze porozmawiać tak normalnie. Mówię, za chwilę sobie zrobimy jakieś zdjęcia czy coś. Wiadomo, romansik też odrobinkę trzeba podnieść, a widzę, że jednak będziesz sprzątała talerze, więc może niekoniecznie. Ja to ciebie też poproszę, żebyś od razu sprzątnął ten jeden talerz, żeby nie było, że tylko Karina sprząta, jest równouprawnienie, każdy sprząta. U, Karina niezdarna, ale każdy oczywiście sprząta po sobie i później zapraszam tutaj. I sobie razem dalej porozmawiacie, tak jak mówiłam. I może właśnie zaczniemy od tych selfiaczków, bym powiedziała. Więc zrób zdjęcie z Karina, tak żebyśmy mieli też zdjęcie na pamiątkę. Przy okazji szybko im podniesiemy fajnie tutaj pasek przyjaźni, aby właśnie można ich w końcu tutaj właśnie zaręczyć. Dobrze, możemy też oczywiście po aktualizacji zmieniać im pozy. O, a może jakieś takie romantyczne. O, jak miło, jak fajnie, bardzo dobrze. Romantyczna fotka razy 5. I od razu proszę, bardzo się przyjaźnią. Myślę, że taki stopień, bym powiedziała, tutaj przyjaźń już powiedzmy, powinien być w miarę tutaj właśnie satysfakcjonujący, ale oczywiście może tutaj wprawmy ich w odpowiednie gdzieś tam, można powiedzieć, nastroje. O, proszę bardzo, mamy nawet pozytywne nastrojniki względem siebie, co ty byś chciał trzymać za ręce i jak najbardziej mogę spełnić tutaj twoje życzenie, żebyś potrzymał za ręce mnie. Karina, widzę, takich życzeń nie ma, ale widzę, oczywiście oboje macie tutaj właśnie odczucia. O, proszę, trzymamy za rączki i jesteśmy flirciarscy. Jak miło, jak fajnie. Uwodzicielską pozę sobie możemy jeszcze zrobić. I możemy zrobić... A może jeszcze raz sobie pójdziemy popatrzeć w chmurki? I może dzięki temu troszeczkę też jeszcze dobijemy, bym powiedziała, troszeczkę wyżej ten nasz pasek przyjaźni, bo wolałabym, żeby był tak naprawdę bardzo, bardzo wysoko, żeby nie było szansy, że gdzieś tam później któreś z nich naprawdę odmówi.
wolałabym być naprawdę tego pewna. Więc tutaj niech chwilę sobie popatrzą. Niech to naprawdę pójdzie za ten zielony, znaczy różowy pasek tutaj romansu. Czy wam, czy żebyście nie zdobywali tutaj? Patrzycie, widzę chmurki, ale nic się nie dzieje, więc może jeszcze raz was pójdą, bo widziałam też, że jak za drugim razem wtedy daliśmy im patrzenie w chmurki, to rzeczywiście lepiej im leciał ten pasek przyjaźni, a za pierwszym razem też jakoś tak niemrawo leciał, więc może spróbujmy jeszcze raz. O, i tutaj widzę, że coś tam leci. O, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jest już znacznie, znacznie lepiej. Wiem, że troszeczkę to inspiruje Karinę, ale za chwilę zrobimy tutaj właśnie kilka też interakcji. O, dobra, wydaje mi się, że wystarczy, zdecydowanie wystarczy. Może tutaj zrobimy jakiś tutaj kuś, jakiś tutaj bym powiedziała właśnie pocałunek z pasją. I o, widzę, że pocałunku z pasją nie możemy, ale możesz ją pokusić. O, jeszcze ci zaliczyło interakcję. Bo widzę, że im tam romantyczne oczywiście filirciarskie przeszło, ale widzę, że Karina z powrotem jest filirciarska, więc jak najbardziej teraz to ona może pokusić Iana. A następnie możemy również ucałować dłoni. Widzę, że tutaj do nas dzwoni. Możesz się zgodzić na randkę. My też jesteśmy w ferworze miłości. O, dosłownie w ferworze miłości jesteśmy. Więc o, jeszcze całujemy za rączki. Super. To może na koniec jeszcze, tak jak mówiłam, Ian, może zrobimy ten pocałunek z pasją, który nas minął, bo przestaliście być tutaj flirciarscy. Więc tym bardziej proszę się ładnie. O, proszę bardzo, pocałować, wygięcie w pół, super, bardzo fajnie. No i co? I teraz trzeba by tutaj zrobić oświadczyny, więc oświadczaj się. O, jeszcze też chyba go pochwaliliśmy. I wydaje mi się, że nie powinno być opcji, żeby odrzuciła. No, bardzo fajnie, bardzo dobrze. Udało się, jesteśmy zaręczeni. No to co? Teraz trzeba tylko brać ślub, co nie? I mamy tutaj, Simowie biorą ślub i nie mają wobec siebie negatywnych nastrojników. Wydaje mi się, że jakbyśmy teraz wzięli ślub, to właśnie nam się to zaliczy. Zresztą jakbyśmy nawet mieli negatywne nastrojniki, to zaliczy nam się ta druga opcja. Teraz jakbym się oczywiście chciała z nimi rozstać, to oczywiście byśmy zaliczyli to. No i jeszcze jest opcja właśnie rozstania się podczas ślubu, więc tutaj też oczywiście możemy to zrobić. Wydaje mi się, że na głodnego nie ma co brać ślubu. To oczywiście zjemy sobie pizzę. Tak się teraz zastanawiam, jakby to zorganizować. Czy robimy wielkie przyjęcie ślubne? Czy może raczej bym powiedziała szybki ślubik? Tak na chwilę się jeszcze muszę zastanowić. Postanowiłam po prostu naszych Simów zabrać tutaj na plażę, żeby też w pięknych warunkach brać ślub. Widzę też, że historie sąsiedzkie coś troszeczkę tutaj podziałały, bo normalnie ona w ciąży na start gry nie jest, więc tutaj zdecydowanie zadziałały historie sąsiedzkie, więc sobie tutaj też podejdźmy bliżej razem z naszymi tutaj gośćmi, a raczej Simami, które po prostu zaprosiłam tutaj, żeby przyszli razem z nami sobie na te parcele. Nie wiem, czy będą oglądali nasz ślub, pewnie nie, no ale powiedzmy, niech nam tutaj towarzyszą, więc co, poprosimy Iana, aby po prostu wziął ślub właśnie z Kariną. I jeśli zrobimy tak, to, bo niestety nowe opcje właśnie z historii sąsiedzkich, przepraszam, z historii ślubnych chciałam powiedzieć, nie mają pewnego ważnego elementu, który chciałabym właśnie teraz zrobić. A jest dla mnie naprawdę, naprawdę ważny i niestety warto też o tym pamiętać, więc też nie organizowałam przez to ślubu właśnie z historii ślubnych. Bo tutaj oczywiście, jeśli mamy historie ślubne, to nie możemy organizować normalnych wesel i śluby z gry podstawowej. Trzeba mieć na to moda ewentualnie, ale ja właśnie chciałam zrobić jedną ważną rzecz. Odwołaj ślub. Właśnie to chciałam zrobić. A więc teraz oczywiście możemy albo złożyć przysięgę małżeńską, albo ślub odwołać. I powinno nam to zaliczyć. Simowie rozstają się podczas ślubu, więc Karina, bądź proszę wredna, piękny ślub, pięknie was ubrałam, piękne bym powiedziała tutaj obrazy, a my tutaj rozstajemy się z Ianem i odwołujemy ślub, proszę bardzo, nagły strach przed ślubem, tak właśnie ukończyłam konfliktowe zaręczyny, tak jak mówię, pewnie jakby wzięli ślub normalnie, by zaliczyłem tę pierwszą opcję, a więc żeby biorą ze sobą ślub, nie mają negatywnych nastrojników względem siebie, ale ja postanowiłam właśnie
odwołać ślub i zerwać nagle podczas ślubu. Mówię, przez to nie mogłam też zrobić przyjęcia z tutaj, nie chciałam robić raczej właśnie przyjęcia z historii ślubnych, bo by mi to tutaj przeszkodziło i nie pozwoliłoby mi odwołać ślubu, bo niestety tamte opcje ślubne właśnie na łuku później nie mają w trakcie ślubu możliwości ich odwołania, więc jeśli chcecie odwołać ślub, to raczej nie polecam robić właśnie wesela z tego pakietu, jeśli oczywiście go posiadacie, no bo oczywiście jeśli nie posiadacie, to tamtych opcji nie posiadacie, więc tak wyglądały moje konfliktowe zaręczyny. Nie jest trudny scenariusz, ale rzeczywiście zdziwiłam się, że moi simowie nie zaczęli już zaręczeni, a więc jednak troszeczkę wymaga to pracy, żeby jednak ich tutaj zaręczyć, więc to jednak taki szybki scenariusz nie będzie i dlatego też miał ocenę średnią, a nie łatwą. Myślałam, że on będzie banalnie prosty, ale jednak trzeba tych simów umieć jeszcze zaręczyć, a w szczególności jak mają względem siebie negatywne nastrojniki, więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że scenariusz Wam się podobał. Piszcie, co Wy sądzicie na temat tego scenariusza. Na następny raz na pewno wybiorę scenariusz troszeczkę dłuższy, więc następny ten scenariusz na pewno będzie trwał dłużej niż jeden odcinek, albo przynajmniej mam taką nadzieję. Może uda mi się w jeden. Zobaczymy. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Przypominam, że 15 sierpnia w poniedziałek jest live o 17 z gry Fall Guys, więc serdecznie zapraszam. Zapraszam do pobierania gry, która jest darmowa, żebyśmy mogli sobie razem wspólnie w tę grę o 17 w poniedziałek 15 sierpnia pograć. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Do zobaczenia. Susu!